Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. I widzimy się w grze Mortal. Ple siedzi siostra, jak zawsze. Ale nie przejmujmy się tym teraz. I cóż, w dzisiejszym odcinku muszę wam powiedzieć, jestem gotów na czynienie wielkich postępów i w ogóle. Niestety, osobiście mogę przyznać się, że już pewnie nie pamiętam większości sterowania. Więc tak, będzie ciekawie. Ale zrobiłem też trochę, można powiedzieć, researchu. Chociaż ja wolę mówić po polskiemu, po prostu trochę posprawdzałem informacji. Głównie czym jest ta pieczęć. Powiem szczerze, no niewiele mi to mówi. A tak, okazuje się, że to jest coś bardzo przydatnego, więc może nie będę za długo tutaj marudził. Wydaje się tu groźne to coś. No właśnie, nie będę może za dużo marudził na ten temat, okazuje się, że to jest coś bardzo ciekawego. Zobaczymy, czy uda mi się to w ogóle aktywować. I jako tako. Póki co. Tak, zatruwające żaby. Oczywiście. Zatruwające żaby. Dobra, mniejsza. Z tym. Więc tak, jeśli chodzi. Zarówno to zatrzymujący. Dobra, o zatrzymujących żabach w sumie nic nie wiem, już miałem mówić, jakbym coś wiedział. A tak jeśli chodzi zarówno o tą pieczęć, jak i o te paski, to już rozumiem, że to jest coś istotnego i że wcześniej czy później dowiem się, jak to działa, jeśli chodzi o paski. Natomiast pieczęć sama w sobie służy czemuś. Dobra, nie wiem po co to zrobiłem w sumie. Tylko po czymś dostałem obrażenia. A, dobra, jednak się skończyły mi grzybki. Dobra, pieczęć sama w sobie. Właśnie do tego służy. Do kontrowania ataków. Tylko... co? Czemu ja tu padłem? Przecież to jest moja... pierwsza śmierć, a nie druga. Okej, okay, to była totalna lama. Okej. Powiem szczerze, nie wiem, co tu się stanęło. Ale tak, mniej więcej już. Wiadomo, o co chodzi, przynajmniej z jedną sprawą. I to jest tak. Nie, nie. Dobra. Znowu ten sam błąd zrobiłem co ostatnio. Chociaż w sumie jestem nawet świadom, czemu to robię. Jest to, można powiedzieć... Okej, dobra, czyli wyczucie trzeba... Mam za słabe na kontrowanie. Więc trzeba po prostu walczyć, ile wlezie. A może to chodzi o to, że... Dobra, bez tych pasków chyba pieczęć po prostu nie może kontrować. Więc to też mój błąd, że próbuję bez nich. Ciekawa sprawa w takim wypadku, że kontry są takie mocno limitowane. No to chyba GG. Nie mam grzybków. Mało życia. Kontry nie mogę robić. Nie, no. A, dobra, zapomniałem o tym. W sumie. Tak. Zapomniałem o mojej w sumie najważniejszej zdolności, ale dobra, mniejsza. Spróbujemy coś tutaj osiągnąć. A może to teraz da się? Nie da się, pewnie dlatego, że jest walka czy coś. Ale okej. Okay. Aha. No, nieźle. No, nieźle, no, nieźle. No i nie zrobił mi uniku. Dobra. Na wstępie wielka lama. W takim tempie nie wiem, czy uda mi się zrobić cokolwiek. Ale tak, mniejsza.
Ogólnie mówiąc, okej. Okay. No dobra, mniejsza. Oto. Póki co idziemy odzyskać to, co tam znowu utraciłem. Dobra. I udało się, dobra. Właśnie to chciałem zrobić, pomimo szczerze, bo słyszałem właśnie o takim achievementie. I daliśmy radę. Tylko trzeba było na odległość, okej. Okay. Okej. Okay. Ten raz nie popełniłem błędu, który spowodował ostatnio utratę sporej ilości życia. I dzisiaj go też nie popełnię. Czy dzisiaj, podczas tego starcia. Dobra. No, pokaż co potrafisz. A no tak, nie potrafisz zupełnie nic. Dobra. Okej. Czyli się udało. Dobra. W takim wypadku odzyskaliśmy co trzeba było odzyskać. I cóż. Skoro mam achievementa za pogranie sobie na lutni z przeciwnikiem, co? Chyba mogę już ze spokojem umysłu pójść zająć się czymś trudniejszym. Pewnie skazującym mnie jednocześnie na śmierć, ale... Mniejsza o to. Pozbierajmy te grzyby. Z jednym grzybkiem idziemy. Normalnie czując się jak jakiś kokszu mistrzu i w ogóle. Nieśmiertelny, bo mam jedno leczenie. Pewnie to będzie dla mnie zgubne. I to bardzo. Ale tak, idziemy tutaj. Miejmy nadzieję, że to przeżyjemy, bo to jest jakiś... monstrum, które z tego, co mi się wydaje, bije dosyć dużo i seriami ciosów, okej. Okay. A wszelki wielki zjemy grzyba. O nie. O nie. Dobra. Czyli wiem, że to jest taki czas, którego lepiej uniknąć. Ale dobra, udało się. Udało się, jeszcze nie zginęliśmy tak całkowicie. Że to jest. Dobra, nie umiem. Nie umiem grać ani unikać, a jeszcze żyję. Okej, okay, dobra. Może ostrożniej trochę. Powinienem pogrywać. Przynajmniej pasek wytrzymałości jest już na wykończeniu. Dobra, życie też. Okej, okay, trudno to będzie. Ale tak. Strategia po jednym ciosie i unikanie może być dobrym wyborem. Damy radę może. Przynajmniej taką mam nadzieję. Na spokojnie. Musimy to wygrać. Nie mogę być aż taką lamą. Nie będę aż taką lamą. Zobaczycie, ja go pokonam. I... okej, okay, coś tam się stało i zginęłem. Super. Dobra, jednak nie umiem. Jeszcze nie wczułem się w rytm gry. Wiecie co, może... nie. W sumie sam nie wiem, co mam zrobić. Dobra, może jeszcze raz spróbuję z tym gościem w sumie. Ale nie wierzę. Tak nie ogarniam, że nie ukrywam, czuję się trochę jak w początku mojej kariery z Dark Soulsami. Ile to wszystko da się nazwać karierą. O tak, początkowo w Soulsach też totalnie nie ogarniałem wszystkiego, co się dzieje.
Okej. No, nie uniknął mi, oczywiście. Oczywiście, że mi nie uniknął, bo jakby inaczej miał być. Musi po prostu być dodatkowe wyzwanie i trudność postaci braku kooperacji między mną a postacią. I no nie. Nie, po prostu nie. To i chyba trzeba spokojniej grać, albo nie wiem co. Może powinienem zmienić broń? Ciężko mi powiedzieć. Bardzo możliwe, że ta broń po prostu mi nie pasuje. Może cała maczuga, wiecie, tą, którą tam mieliśmy przez chwilę. W tym jakby innym świecie. No, w sumie fajnie byłoby mieć tą maczugę. Wydawała się taka naprawdę bardzo fajna, ciekawa i przystępna. Tak. Chodząc w pułapki już na początku na pewno sobie poradzimy z bestią. Nie, ale teraz jakby z żartów i na poważnie. Odzyskujemy to coś. I nie wiem. Uciekamy może? Nie. Tylko gorzej, że uciekłem w jakieś miejsce, którego nawet nie ogarniam, nie znam ich w ogóle. No więc pewnie zaraz padnę. Coś. A, albo trafię na wrogów. Dobra. Chyba jest jeden z tych takich czerwonych, tych takich mocniejszych. Więc ostrożnie. Dobra. Ale jest taki, że przynajmniej z nimi potrafię walczyć dobrze. Jestem cały czas to. Jest pocieszające. Ale to się tylko delikatnie. Dobra, mniejsza. Zostało mi tak, więc teraz. Fajnie by było zrobić riposta, żeby trochę. Zdobny rzeczon. Żeby się trochę podleczyć, by tak zauważył, że te riposty moje delikatnie mnie leczą. Widzicie? Nie jest nic wielkiego, oczywiście, ale. Takie delikatne podleczonko, zawsze przyjemna sprawa. Dobra. I kolejny zarnik taru. Grzące grzyby. No, mnie, po co ktoś chciałby żreć zatrute grzyby? No na to odpowiedzi chyba nigdy nie znajdę. Chociaż dobra. Zapomniałem o najważniejszym. Dobra, siostra tam sobie skrzypi fotelem. Nic groźnego, póki co. Niech sobie skrzypi. Ale tak, ogólnie jest jeszcze cała znajomość czegoś tak, no wiecie, to takie stopień zapoznania z przedmiotem. Podejrzewam, że jeśli chodzi o te zatrute grzyby, to albo to jest dosłownie taka pułapka na gracza, albo one będą coś miały na tym zaznajomieniu się lepszym. Oczywiście musiałam dostać. Chyba, że wiecie co, ona błyszczy czasami ta pieczęć, może moment, w którym ona błyszczy, to jest moment, w którym powinienem ripostę zrobić. Nie bardzo możliwe. O. Czy co? Aż. Pójdę i spróbuję. Cześć, kolego. O nie, za dużo was tutaj. Za dużo was tutaj. A dobra, tylko zabyłeś na czerwono, spróbuję kliknąć. Nie, nie klika na czerwono. Znaczy, nie byłeś na czerwono, więc to musiał być efekt czegoś innego. No i teraz też nie zabłysło, jakoś intuicyjnie udało mi się tą ripostę zrobić, to patrzcie. Zabłysło, widziałam. A, siostra twierdzi, że zabłysło. Ale dobra, mniejsza z tym, może. Zabłysło, może nie. Tak czy siak, teraz też zabłysło. A może to błyszczy, jak zdobywa ładunek? Ciężko mi stwierdzić, szczerze. Ale dobra, na spokojnie damy radę. Musimy. I.
Nie. Nie wierzę. Dzięki, rozproszyłaś mnie. Nie. Ten odcinek to będzie jedna wielka porażka. Może powinienem, nie wiem. Dobra, starczy tego. Może nie wiem, powinienem... Może powinienem właśnie ulepszyć sobie postać, czy coś, chociaż z drugiej strony to jest... potrzeba tych przybłysków, których za bardzo nie mam. To byłoby fajne, szczerze. Ale dalej nie mam przybłysków. Jakiś kopniak, fajne. Okej. Dobra. Dobra. Fajne mają... Są te zdolności jak teraz z tym razem. Wow. Naprawdę fajne są te zdolności, ale... Tak. Póki co nie mam przebłysków i... Nie wiem, jak je zdobyć. No, pomijając oczywiste... źródło, czyli to całe przedmiociki, ale nie wiem czemu, wydaje mi się, że te przedmiociki mogą być potrzebne do czegoś jeszcze. Ale dobra, mniejsza z tym. Musimy odzyskać to, co straciłem i zobaczyć w ogóle, co to za miejsce, tak poza tym wszystkim. Nie ukrywam też nadzieję na zdobycie właśnie, powiedzmy sobie szczerze, no jakiejś nowej broni może. Głównie tej maczugi. Coś tak nie czuję, żeby to, co mam obecnie, było dobre dla mnie. Chociaż jeszcze przeciwko zwykłym wrogom jakoś sobie radzę. Gorzej z tymi... elitami. Tak, zdecydowanie gorzej z tymi elitami. Pewnie tu padnę, jak na złość. Tracąc wszystko, co miałem. Oczywiście. Nie jest twój dzień. Zdecydowanie, to nie jest mój dzień. Ale dobra, mniejsza z tym. Teraz, kiedy utraciłem wszystko, przynajmniej wiem, że nie muszę tutaj powracać. Więc możemy iść zwiedzać inne obszary. Może znajdziemy tu maczugę. Dobra, dziękuję, ale... Mogłabyś tego nie powtarzać za każdym razem, wtedy bym był w sumie bardziej nawet zadowolony. Teraz tak, utraciliśmy wszystko. No to idziemy tędy. Do końca, gdzie to prowadzi, nie jestem pewien. Jednak co jestem pewien, to to, że tutaj byliśmy. I że tutaj też są te elity. A mimo tego, że są tutaj te elity, co jakoś ten obszar wydaje się o wiele przystępniejszy i spokojniejszy. Dobra. Dobra. Już widzę, że eksplosywność to jest trochę mniejsza. A nie, dobra. To to kwestia wytrzymałości, a nie sami w sobie responsywności, powiedzmy, kontrolera. Tak. I te momenty śmierci są spowodowane tylko i wyłącznie tym, że jestem idiotą, który nie patrzy na swoją wytrzymałość. Okej. Chodź, bandyta. Musisz trochę podleczyć, a ty jesteś najlepszym źródłem riposty. Dziękuję. Dziękuję. Dobra. Okej, okay, dobra, czyli jeśli przeleci nade mną pocisk z kuszy, to i tak traktuje się to tak, jakby mnie trafiło. Okej. Okay. Okej, okay, jeden elitarny. On będzie sporym zagrożeniem. Chociaż nie pamiętam... Oj, niedobrze, nie pamiętam, czy już straciłem od jedną... darmowe wskrzeszenie, czy nie? Dobra, i już wiem, że nie straciłem wtedy, ale teraz już mam utracone, więc tak. Okej, dobra, spokojnie. Tak, definitywnie. Problem mam też z zarządzaniem wytrzymałością, na którym nie zwracam uwagi ani trochę. I potem płaczę, że ginę. Jeśli będę spokojniej do tego podchodził, a nie tak na pałę, że tak to określę,
Tylko po to, żeby szarżować szybko przed siebie i cieszyć się z tego, że coś ubiłem. Nie powinno być aż takich problemów, żebym przegrywał. Ale dobra. O, widzę jakąś znajdźkę. Jakaś znajdźka, lubię znajdźki. Daj mi znajdźkę. Daj mi znajdźkę, gro. The stick with tar. Ben. The stick with tar. Znajdź mi coś. Akurat wiem, że to są te całe jakby punkty doświadczenia. I gdzie my jesteśmy, tak właściwie? Tu jest jakiś ob... A, dobra, to tutaj wyłazimy w tym momencie. Okej. Okay. Potem już wiemy, jak to wygląda i... Która mocno pudełkowa, muszę przyznać. Ja też to się można było spodziewać po Soul Strike'u. O, przeciwniki! A? Chodź, Ilta. No, taś, taś, Ilta. O, piękne są te riposty. Nawet mocne. Szkoda tylko, że wymagają tego całego paska energii. Ale mniejsza z tym, dobra. Ostatnio tędy nie lazłem, bo w sumie nie pamiętam czemu zdecydowałem się tu nie iść. Więc może tym razem tu coś znajdziemy. A poza tym, że jest tutaj skrzynia żaba, która jest zamknięta. Jak zawsze. Ze wszystkich rzeczy to jest chyba największy smutek dla mnie. Wszystkie skrzynki, które znajduję, są zamknięte. Zawsze. Więc cokolwiek tam jest skryte, prędkrocie tego nie odkryjemy. Dobra. Dobra. No co? No co przeciwnik? No i elitka. Z elitką będzie trochę gorzej, ale może sobie poradzę. Będę wystarczająco ostrożny. Dobra. O, te kontry są wspaniałe. Szkoda, że tak nie potrafię kontrować dobrze w Dark Soulsach. I tak. Przy okazji widziałem tam już coś. Nie wiem, czy bardziej niepokojącego, czy bardziej zadowalającego. Bo ogólnie mi to niepokoi taki widok. Ale z drugiej strony, albo mi się wydaje, bo kiedyś jak kliknąłem tego ducha jakiejś broni, to widziałem takie coś, więc... Tyle. Bardzo możliwe, że to prowadzi właśnie do broni. Jeśli tak, to oczywiście super, bo... Lubię to, bo po prostu chciałbym zobaczyć, jak inne broni właśnie się sprawują w akcji bezpośrednio. Na spokojnie, pamiętaj, że masz ograniczoną wytrzymałość. Dobra, teraz nie ma przebacz. Muszę być jeszcze ostrożniejszy. Bo w ostatniej chwili skamienienie... I nie! Oczywiście, że padłem. Ech, no cóż. Skoro tak źle mi wychodzi, to cóż, mamy te 20 parę minut. Powiem tyle, ja chyba zakończę ten odcinek. Będzie zdecydowanie krótszy niż jest w moim standardzie, ale... Jeśli to ma być odcinek, jeśli na pewno ma być podejście, na którym będę ciągle tylko ginął i się wkurzał tym, że nie umiem, to chyba lepiej byłoby, wiecie, gdybym rzeczywiście po prostu teraz przez chwilę sobie odpuścił. No i dokończylibyśmy po prostu rozgrywkę, ćwiczenie, czy cokolwiek jak Złotek zwał. Po prostu już kiedy indziej. A póki co, zwróćcie, że zobaczę, bo na pewno mi zastanawia, czy gdzieś była taka scena. Jak dotykałem tylko jakby cienia broni. Okej, okay, tak. Faktycznie schodził tutaj. Przechodził obok tego, faktycznie. Dobrze miałem pamięć. Potem na jakichś ruinach tam. Okej, okay, dobra, wiecie co? Nawet nie ma co ukrywać. Chyba wiem, co jest w takim razie moim następnym celem. A więc tak. Ja w tym momencie zakończę i do następnego odcinka postaram się nawet nafarmić może trochę grzybów leczących. I ogólnie trochę poćwiczyć, ewentualnie się uspokoić. I tak, zobaczymy, co z tego wyniknie. A póki co dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że mimo moich lamp
Podobał mi się taki króciutki odcinek, w którym próbowałem cokolwiek zrobić, ale mi nie wychodziło. No i cóż, to by było na tyle, więc trzymajcie się i hej hej!